Ujeździe uroczyście otwarto pierwszy publiczny żłobek. Nowo otwarty obiekt jest przystosowany do potrzeb najmłodszych mieszkańców gminy. Przede wszystkim żłobek dostosowany jest dla dzieci niepełnosprawnych. Mamy różne udogodnienia sensoryczne, rehabilitacyjne. Zatrudnioną mamy kadrę wykwalifikowaną. Są to dwie panie młodsze opiekunki, dwie panie starsze opiekunki. Jest pomoc opiekuna, no i jestem ja. Do dyspozycji też nad opieką do dzieci. Docelowo jest 20 miejsc i tyle jest chętnych, czyli mamy dzieci z naszej gminy. Wszystkie dzieci się dostały do żłobka i właśnie dzisiaj rozpoczyna się dzień, w którym pierwszy raz dzieci przyjdą na taki dzień adaptacyjny, a od jutra od 6 rano zaczynamy już na całego rozruch. W uroczystości wzięli udział specjalni goście. Jednym z nich był poprzedni burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch. Jest to pierwszy żłobek w Ujeździe, który zostaje otwarty. Był to już ostatni dzwonek na to, żeby rozpocząć procedurę organizacji żłobka w gminie Ujazd, bo gmina szczyci się tym, że coraz więcej młodych małżeństw ściąga do gminy. To tutaj, co jest, myślę, że zaskoczy pozytywnie wszystkich mieszkańców. Inwestycja została wsparta dotacją z rządowego programu Maluch Plus. Przekazać właśnie przesłanie od pana wojewody na pana ręce z okazji otwarcia żłobka. Szanowny panie burmistrzu, wspieranie rodziców w ich najważniejszym zadaniu, jakim jest wychowanie dzieci, to zadanie niezwykle odpowiedzialne. W gminie Ujazd powstaje bardzo profesjonalny, bezpieczny, przyjazny żłobek. Otwierając placówkę, pokazujecie państwo, że warto inwestować w opolskie rodziny. Bardzo się cieszę, że powstał pierwszy w historii gminy Ujazd żłobek. Nie musieliśmy budować nowego żłobka, co wiadomo, że jest większym kosztem. Po prostu zaadoptowaliśmy pomieszczenia po byłym budynku gimnazjum. Cieszę się, że otrzymaliśmy wsparcie rządu na utworzenie tego miejsca. Dofinansowania są bardzo cenne dla samorządu i możemy przy pomocy tych dofinansowań zmieniać po prostu naszą rzeczywistość. A o to nam chodzi, żeby gmina Ujazd była jak najlepszym miejscem dla życia. Podopieczni mieli szansę zapoznać się ze wszystkimi udogodnieniami w przeddzień rozpoczęcia oficjalnej działalności żłobka.